Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku ze Star Wars KOTOR. Porozmawiamy sobie tym razem z Gendarem, przywódcą tej wioski. Why have you come into this dark and sunless place? Is there something you need of me or my village? Wspomniałeś coś o górnoświatowcach, którzy tu ostatnio byli. Our village has seen many visitors from the surface recently. Armored troops, swoop gang members, mercenaries. They come to search our sunless world. They're even searching the sewers. Szukam tu Jelkanki o imieniu Mission. Yes, I have seen this Twi'lek many times, though I've never spoken to her. She and her Wookiee companion often pass through our village on their way to explore the sewers. Jak mogę się dostać do kanałów? There are two entrances into the sewers from the Undercity. One to the northeast of our village. If you dare to travel those dark tunnels, you would be wise to go heavily armed, unless you would... No, to właśnie tyle. Order, should you have need of anything else, come... I musimy tutaj się rozejrzeć po tej wiosce i znaleźć te wejście. Do dolnego miasta, czekajcie, namiot Rukala i Gendar, tak. On tutaj sprzedaje, ale się nie opłaca. You ain't from the village. You're from the upworld, ain't you? Watch yourself. There's something slimy about this guy. My name's Sygir. I run a little salvage shop here. Dobra, pokaż. Ale on ma bardzo drogie te rzeczy. Więc ja tutaj do niego nigdy nic nie kupię. Ma tam jakąś zbroję bitewną. Całkiem nieźle. Hurry, Hindar! Hurry! I can hear it coming! He'll never make it. He's doomed. I told him he was a fool. He will make it. Run, Hindar, run! Open the gate! Quickly! There isn't much... I can't. The Rakkuls are too close. The mutants will kill him if you don't open the gate. And if I open the gate, they'll kill us all. No. Oto są Rakule właśnie. Is it fair? Please, make him open the gate. Hindar will die if he doesn't. I can't open the gate. Not while the Rakkuls are so near. Otwórz bramę, ja zabiję Rakule. You'd risk your life for a stranger? I'll open the gate for you, but you gotta be quick. I Rakul. Są dość silne, ale... Ej, a karty co robisz? No właśnie. Dostaliśmy truciznę, jak widzicie. Czy ja mogę sobie ubrać jeszcze prototypowe wibroostrze? Mogę. Czekajcie, ja tak mam plus 1, a tak mam plus 6, kurde. 4 do 13 mam atak, a... tym mam 2 do 13. Tym się bardziej opłaca. 4 do 13, minus 5, no dobra. Idziemy tak. Doświadczenie. Zatruło nas, ale spokojnie. Med pakiet. Thank you for saving Hindar. You are braver than I, Upworlder. Maybe we outcasts have lived too long. Perhaps we can learn a lesson from your brave actions. Nie, niczego nie potrzebuję. I can't thank you enough for saving me, Upworlder. If I had anything but these rags on my back, it would be yours. I still have you, Hindar. That's all I need. Let's go back to the village. O, otrzymano punkt jasnej strony, widzicie? Karta się zablokował. Dobra. Tutaj. O właśnie. Nobody else is gonna help me, even the Becks won't help me. But I can't just leave him there, he's my friend. You'll help me, won't you? Hej, powoli, Mszyn, co się stało? It's Zalbar, he's in trouble. Big trouble. We have to help him. If we don't, they'll sell him into slavery. Spokój się, weź głęboki oddech, powiedz co się stało. Me and Zalbar, we were just wandering around here in the Undercity. You know, looking for stuff we could find. Just... I guess with a Wookiee at your side, you've got to figure you can handle the odd Rakkul. Only this time, they were waiting for us. Gamorrean slave hunters. We didn't even have a chance to run. Big Z threw himself at him and then roared for me to run. I took off. I figured Zalbar would be right behind me. But there were too many of them.
He couldn't get away. They're going to sell him to a slaver. I just. Dokąd go zabrali? I don't know for sure, but those Gamorreans like to hang out in the sewers. The stink reminds them of home, I guess. That's probably where they took Big Z. Jeśli ci pomogę, ty musisz prowadzić mnie do bazy wulkarów. It's a deal. As soon as we get Big Z back, I'll show you a way into that Volker bay. Do you know where he's being? The Gamorreans make their camps in the sewers. I bet that's where we'll find Zalbar. Mission dołączyła do twojej drużyny. I mamy mission Wydak. Kart też ma poziom. Jakie ty masz tam zalecane? No, zalecane mu damy. I on jest naszym dystansowcem, więc mu damy szybki strzał. Teraz mission, nie wiem w sumie jak mission zrobimy. Pod co ona tu jest? Pod zręczność, czyli też do pistoletów. Mhm. Dobra. Nie zużyłeś wszystkich punktów? No a faktycznie, dobra. Postawimy. Co jej tu dać? No ona ma pistolet blasterowy. Mogę dać jej drugi. I ubrania nie możemy. Jedną tarczę energetyczną, ale to się zostawi. Yes? Dobra. Zapiszemy. I czas szukać tego wejścia. Które, o ile się dobrze pamiętam, jest w tą stronę chyba. Tam, przed nami, dobrze pamiętam? Tak, niższe kanały. Używałem broni białej tam, nie wiem czy widzieliście. Plus jest taki, że mission jest dobrym... No i właśnie, potrafi rozbrajać miny. Więc będzie nam bardzo przydatne. No, dałem odzyskaj. Więc powinna nam się tutaj mina zaraz wczytać. O właśnie, gdzie się zabiliśmy minę? O, są tutaj też rakule. Nie wiem w sumie jak ona to atakuje, więc... Nie ma tam za dużo skillów. Stop. Tymi rakulami jest dość łatwo nawet. Tamten rakul był tylko taki silny właśnie ten przy tej bramie. Ale te są już takie całkiem spoko. Dobra. I po prostu krótko mówiąc musimy przeszukać kanały, żeby znaleźć Zalbara. Czyli tego Łukiego. O, to widzicie te pole siłowe? Za tym polem siłowym jest wejście do bazy wulkarów. I właśnie mission potrafi wyłączyć te pole. Mało na to przez konsolę robi. O właśnie. Another section of the sewers. The entrance to the Volker Bay, I've got the codes to lower the shield, but we have to rescue Zalbar from... No właśnie. Ale już wiemy, gdzie jest to wejście. Ja tutaj miny to się właściwie z nich nie używa. Więc potem można je sprzedawać. Właściwie ja tam nigdy dla nich innego, lepszego celu nie znalazłem, więc... Dobra. To są właśnie Gamerorianie. Gamorreanie. No, mniejsza. Nigdy nie umiem tego poprawnie przeczytać. Ale dajemy sobie z nimi radę. Ja niestety nie pamiętam, w którą stronę trzeba było iść, żeby szybciej dojść do Zalbara, ale... Idziemy po prostu we wszystkie ścieżki, gdzie się będzie dało. Oczywiście zapis. Napisałem na złym, ale... Przywódca gamorejzjańskich najeźdźców. On jest silniejszy, ale... Wspólnie i tak wygraliśmy. Zwłoki. Kredyty, części. Idziemy dalej. Drabina.
Możemy wejść chyba, ale dobra, no nie będziemy wychodzić. Zapiszemy, ja trochę jestem ranny, więc będę musiał użyć med pakietu. W sumie już mogę użyć. 27 dużo mamy. Drzwi do kanału, będzie się nazywał. W sumie jak to są drzwi w kanale, ale... To jest takie pomieszczenie właśnie Rakuli, czy jednak poszedłem w złą stronę, ale wszystkie luty i ekspy przydadzą. Nie wiem, tutaj było coś fajnego. Próbnik komputerowy, przydatna rzecz. Zwłoki wygnańca. Właśnie, tu jest dziennik Ziemi Obiecanej. Tam mogę wam go w sumie pokazać. Tam jest, o ile się nie mylę, opisane nowe przedmioty. O. Składa się na zapiski długich, modnych poszukiwań ziemi obiecanej, bla bla bla. Będę pomału to przewijał, muszę sobie stopować i czytać. No. No, proszę bardzo. Tam naprawdę nie ma nic super ciekawego. Go można dać chyba właśnie tej, co z nami gadała, jak przyszliśmy. Do tej wioski, nie pamiętam już jak się nazywała. O, patrol. To są takie świnie. One tak piszczą. Znaczy piszczą. Źle się wyraziłem mówiąc piszczą. Tak, no nie wiem, chrumkają, nie wiem. Tutaj Rakule. Wściekły Rakul. Niestety zostałem zarażony, ale to minie. Tutaj kolejne wyjście. Med pakiet, kredyty. Mina, czekujemy mission. Odzyskaj minę. Dobra. Już nam zatrucie zniknęło. Kolejne tutaj pomieszczenie takie większe. O, mamy kolejny poziom, więc podnieść poziom umiejętności. Mamy znowu jeden punkt umiejętności. Zostawimy go sobie na następny poziom, bo się tak bardziej przyda. I teraz powiem wam, że właśnie nie wiem co teraz, albo damy sobie do walki jednorącz poprawionej, albo może skupienie na broni. Damy sobie do jednoręcznej. Ja tam głównie gradu ciosów używam, dlatego ja rzadko będę na początku ulepszał inne właśnie skille, inne rodzaje ataków. Ale później się przydadzą, bo jak cały czas używam tego samego, na przykład na jakiegoś bossa, to on się po pewnym czasie jakby trochę jakby uodparnie na ten atak. I po prostu pudłujemy, częściej mamy pudło. Dobra, to już powinno być gdzieś tutaj, o ile się nie mylę. Szybki sejwik. Ale jest dość mrocznie tutaj w tych kanałach, mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieć tam na YouTubie. Bo YouTube dość przyciemnia. Tak, to jest chyba już to miejsce. W sumie ciekawa taktyka, jak się tak gra z dwoma strzelcami. Myślę, że kredyty i medpakiet jest w kościach, nie? Tu są zepsute drzwi. Tak, czyli już jesteśmy chyba w tym miejscu. To weźmiemy sobie na rozmyślę, bo tam była mina. Aha. Odzyskaj. I otwórz drzwi.
Ready. Simple. Yes? I atakuj, atakuj. Amorelianie. To jest taka mini jakby ich zbrojownia. Gdzie tu jest szafka na broń. Porażka. Dobra, wyważymy. To w sumie porażka, czyli... Nie. Dobra, musimy to wyważyć. No. I kartę do pasaka, widzicie? I kusza z Albara. I celownik optyczny, trochę granatów. I walczymy. To te rany, widzisz. Dobra. Co my tu mamy dalej? Właśnie ona potrafi otworzyć drzwi i tutaj jest Albar. I'm glad to see you too, Big Z. You didn't think I'd forget about you. Mission and Zalbar, together forever. These are my new friends, Big Z. Without them, I could never have got you. Miło mi cię poznać, Zalbarze. Nazywam się Mitrandir. Poprzez dług życia. Jest fajne, nikt zgadnie. To znaczy, że do końca moich dni będzie za mną szlajał chodzący dywan. To jakaś przykład lojalności, tak? Będę zaszczycony, mogąc przyjąć tę propozycję. Cieszę się, że mam cię na pokładzie już. Dobrze, im szybciej tam dostaniemy, tym lepiej. Rancor? There used to be a rancor monster that made its nest in that part of the sewers. Pretty much eats anything it can get its claws on. That thing is huge. Luckily, rancors aren't too bright. I was able to sneak past it before, so I'm sure we'll figure something out. Nie boję się żadnego rancora, idziemy. A bo to dobra to. Okay then, off we go. Like I said, somewhere. Zalbar dążył do twojej drużyny. Pamiętaj, że możesz mieć tylko dwóch członków. Przejdź do wyboru. Musimy mieć Myszyn, bo ona nam otworzy drzwi. Ale weźmiemy Zalbara, bo Zalbarowi zawsze daje miecze, bo on jest bardzo silny, bardzo wytrzymały. Ja go zawsze robię pod wojownika. Chociaż teoretycznie jego bronią jest kusza właśnie. Kusza Zalbara, gdzie to jest? O tu. 1 do 10, nawet nie zwoje wspólnie z pistoletami. Ale damy mu długi miecz. I o, wibroostrze Mission w ogóle. I wibroostrze, bo ono jest modyfikowalne, tylko na odwrót to zrobimy. Tu damy wibroostrze. A tu damy długi miecz. I on nie może żadnych ubrań, zbrojeń, czy takiego ubierać. Na głowę też nie może właściwie nic ubierać, ale jest po prostu takim naszym wielkim wojownikiem będzie. Dobra. A, szczątki. Jeszcze coś tu. Kardioregulator. Gdzie jest wejście?
Pole siły. Tutaj będzie bliżej w ogóle. Wiedziałem, że można tu iść inaczej. Pokonamy ten patrol i... A, mina... Gdzie jesteś tu? Dobra, co tu jest? Zwłoki... Dziennik z ziemi znowu obiecanej. Rdzeniał robot. Możemy go uruchomić, ale w sumie po co? Tutaj już chyba nic nie ma, dobra. Medpakiecik sobie użyjemy. O, znowu szczątki są z tego. Medpakiet, dobra. Idziemy dalej, powinniśmy wejść idealnie obok tego pola. Ja tak to przeczuwałem, że pójdę kurde w tą stronę, no ale... Jest pole siłowe. Zapiszemy. Na jeden. To co? Czaruj. O, chwila, kości. Pojemnik jest pusty. Aha, bo tu już, bo tutaj szedłem. Dobra, to otwieraj nam pole. Lucky for you, I've got them. I picked them off the pocket of a black bulker who had a little too much to drink in the cantina one night. Here, let me get that energy field down for you. I wyłączyła nam pole. Przez to możemy iść na górne kanały. No i tutaj w górnych kanałach jest baza wulkarów, wejście do bazy wulkarów. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku, bo już 22 minuty, już nagrywam drugi z rzędu, więc już trochę mi czasu brakuje, więc... Kredyt na was, Mitrandir, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i niech moc będzie z wami.